po suplementy najwyższej jakości. Zapraszam Was do sklepu SFD. Szymon Majer, po epokowym zwycięstwie na PEN26, bo generalnie odwołując się do słynnego wywiadu, zrobiłeś mu z twarzy pakunki z kasową. Znaczy się nie, to nie są moje słowa. Nie, to rywala w sensie, który kiedyś chciał swojemu rywalowi pakunki z kasową zrobić. Nie, ja nie jestem taki, żeby w walce gdzieś tam komuś grozić. Ważniejsze od słów są czyny. Także ja chcę być zawodnikiem w oktagonie, a nie gdzieś tam w mediach społecznościowych. Czyli w takim razie rozumiem, że po tym pojedynku wybierasz się jutro na mistrzostwa Polski Służb Mundurowych, co to ma? No tutaj moi trenerzy bardzo mi tego odradzają, po prostu żebym sobie odpuścił, że jeszcze na to przyjdzie czas. Gdzieś tam jutro mogę odczuwać bóle tej walki. Nic nie za wszelką cenę, nie obronię tytułu z tamtego roku, w tym roku pojadę po niego za rok. Z całym szacunkiem do twojego rywala, ale generalnie właśnie międzynarodowe doświadczenie, w ogóle duże doświadczenie, jakie wniosłeś, czy po tym pojedynku powiesz, że to był taki swego rodzaju mismatch, bo w zasadzie robisz po prostu wszystko, co chciałeś, każdy element gry, w zasadzie no, prawie nie było zagrożenia poza tymi tam, wiesz, ciosami, które rzucą ciężkie. Nie, tutaj nie chcę sugerować, że Marcin był źle przygotowany, bo... Bardziej, że różnica była zbyt wielka po prostu. No różne doświadczenie, naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o liczbę stoczonych walk, to jest zbyt wielka, ale w kategorii ciężkiej no, są zawodnicy w innych organizacjach bardzo dobrze przygotowani kickboksersko, a mimo wszystko w sztuce przegrywają swoje pojedynki. Także tutaj na tym poziomie każdy musi umieć walczyć w każdej płaszczyźnie. Marcinowi pokazałem, że ma braki w innych płaszczyznach, że MMA na boksie się no, nie da pasować. Powiedz, generalnie po pierwszej rundzie było widać, w pierwszej rundzie już było widać, że go odcięło kompletnie. Ty czułeś, że w tym momencie już masz tą walkę, że zaczynasz przeważać? Tak, czułem tą walkę już w końcówce pierwszej rundy. Czułem, że Marcin powoli słabnie. Ja do tego pojedynku, tak jak do każdego, staram się przygotować mocno, wydolnościowo. I wiedziałem, że jak w drugiej rundzie po prostu nadam swoje tempo od samego początku, mimo że też nie ukrywam, że byłem zmęczony, Marcin jest bardzo silny i trochę wysiłku kosztuje obalenie go. Także, ale mimo wszystko wiedziałem, że po prostu muszę narzucić to swoje tempo, mimo swojego zmęczenia muszę po prostu zrobić dobrą minę do złej gry i narzucić swoje tempo. No i tak udało się zrealizować. W pierwszej rundzie była taka sytuacja, że sprowadziłeś go i nie utrzymałeś go w parterze, on zdołał wstać. Nie bałeś się, że zabraknie troszeczkę sił, bo jednak kawał chłopa, co by nie powiedzieć, o wadze jego. Z moimi trenerami przedyskutowaliśmy cały przebieg tej walki i stwierdziliśmy, że nic nie za wszelką cenę. Okej, Marcin jest silny, spróbuję mi wstać, nie wstanie, nic za wszelką cenę. Miałem już tam w pewnym momencie rzucać suplesa, ale wiem, że trochę siły by mnie to kosztowało. Wyjdzie, nie wyjdzie, no i będę troszkę więcej wypompowany, dlatego puściłem ten clinch, Marcin to rezerwał, wróciliśmy do pozycji swójkowej i dalej dążyłem po założony cel. Dobrze, że nie rzuciłeś, bo mógłbyś zrobić dziurę. No tak, no. Marcin to kawał chłopa, ja też mam lekką nadwagę, także mogłoby być różnie z oktagonem. A propos właśnie wagi, bo Marcin powiedział, że jest bardzo zdeterminowany, zrzucił właśnie sporo kilogramów i generalnie, że zaprezentuje szybkość. Widziałeś tą szybkość z jego strony? Tak, lewą ręką naprawdę rzucał szybko te ciosy i ciosy proste, ciosy sierpowe. Ten prawy podbródkowy też z takiej bity, z całkowitego luzu. Było czuć tą szybkość, ale tak jak powiedziałem, w Polsce brakuje zawodników ciężkich. No i byłem na to gotowy, bo trenowałem niestety albo stety z trochę lżejszymi zawodnikami, dlatego do tej po prostu do widoczności tych ciosów już byłem troszkę przyzwyczajony. W tej formie, gdybyś wyszedł do Aleksandra Emelianienki podobny, ponownie, dałbyś radę? Jak czułeś się? To był twój dzień? No czuję, że tak, że to był mój dzień, ale wracając do walki z Aleksandrem, do tamtej walki wbrew pozorom i tego, co moi fani zobaczyli w internecie, naprawdę byłem bardzo przygotowany. Jednak poziom między mną a Aleksandrem był jeszcze zbyt duży, żeby po prostu dorównać mu. Ale uważam, że byłem dobrze przygotowany. Czy teraz bym zdołał pokonać Aleksandra? Tego nie wiem. Ten boks, to o boks chodziło? Jego przewaga. Aleksandra? No tak, to jest naprawdę bardzo doświadczony zawodnik, bardzo dobrze boksersko uderza, bite ciosy bije z luzu. Ja po prostu miałem z Aleksandrem podobny plan, tak jak dziś, ale niestety nie udało mi się go zrealizować. Próbowałem, no ale jak wszyscy wiemy, nie zdążyłem. W trzeciej walce dla FEN liczysz na walkę o pas, bo pokazywałeś po skoku na siatkę, że
zależy Ci na tym pasie? No, prezes w kuluarach mówił, że to jest taki eliminator tej walki o pas. 26. edycja Galifen, pasa mistrzowskiego wadze ciężkiej nie ma, także uważam, że czas najwyższy, jeżeli dostanę taką propozycję, to naprawdę przyjmuję tą propozycję z wielką dumą i staję do walki o pas. Może zwycięzca walki brzeskiej Oliveira? Nie wiem, to już należy Pawła pytać. Ja po prostu dostaję zawodnika, przygotowuję się tak jak najbardziej potrafię i wychodzę do tej walki i walczę. Ja się wyzwań nie boję, już to myślę, że udowodniłem polskim fanom. Nieważne, czy gdzieś tam czuję, że mimo wszystko jestem słabszy, te wyzwania podejmuję i po prostu wychodzę do walki. Czy to będzie Łukasz Brzeski, czy to będzie Oliveira? Nie chciałbym, żeby Łukasz wygrał z Oliveirą, a nie chciałbym z Łukaszem walczyć, bo już troszkę się poznaliśmy, dlatego ta walka by była trochę taka nam nie po drodze. Poza walkami w Polsce, kierunek Rosja? Ostatnia moja walka po walce na FEN24 to była Rosja. Nie wiem kiedy prezes Paweł da mi kolejną szansę w Federacji FEN. Jeżeli to będzie długi odcinek czasu, to na pewno będę chciał spróbować jeszcze moich sił za granicą. Przez ostatnie lata te walki moje były nieregularnie toczone. Walczyłem po jedną walkę w roku i to było zbyt mało. Teraz po prostu uważam, że to jest mój czas i chciałbym go nadrobić. Jeżeli okres do następnej gali FEN nie będzie zbyt długi, to na pewno poczekam do kolejnej gali FEN i skoncentruję się na tej walce. Jeżeli to będzie długi okres, to będę szukał wyzwań za granicą. Może ponowić historię w Japonii, powrót do Rising. Czemu nie? Ja jestem, tak jak powiedziałem, otwarty na każdą propozycję. Jeżeli Rising znajdzie mi przeciwnika i da mi propozycję i możliwość kolejnego stoczenia dla nich, kolejnego pojedynku, przyjmuję to na klatę, przygotowuję się i lecę do Japonii. Jeżeli zebralibyśmy wszystkich ciężkich walczących dla polskiej organizacji i wszyscy byli w jednym rankingu, to gdzie ty w tym rankingu byś się znajdował? To nie mi oceniać, naprawdę są eksperci w tym sporcie. Ja jestem tylko zawodnikiem, wykonuję ciężką pracę na macie. Od oceniania są fani, od oceniania są fachowcy i sędziowie, żeby ocenić, jak ten ranking powinien wyglądać. Uważam, że powinienem się mieścić w pierwszej dziesiątce. Często zawodnicy mówią, że fani właśnie nie są do doceniania. Jak są źli na fanu? No, są różni fani, przysłowiowie Janusze, i są fani, którzy naprawdę siedzą w tym MMA. Nawet te ciekawostki i nowinki ze świata MMA znają bardziej ode mnie. Dlatego można im zaufać w pełni i im dać propozycję do ceny. Można zrobić, nie wiem, jakąś ankietę na internecie. Ja nie jestem od tego. Ja jestem zawodnikiem, wykonuję swoją robotę jak najlepiej potrafię. Czasami mi to wychodzi lepiej, czasami niestety troszkę gorzej. Staram się jak mogę, żeby po prostu gdzieś tam wypłynąć i być w czołówce walki ciężkiej w Polsce. Jak wygląda Twój kontrakt z organizacją Fighter? Czy to była ostatnia walka, czy tych walk jeszcze w kontrakcie jest więcej? Nie, tych walk jest jeszcze więcej i mam nadzieję, że to będzie, nie skończy się na jeszcze jednej walce, dwóch czy trzech, tylko że już będę po prostu, organizacja FEN tutaj w Polsce będzie moim domem. Mam nadzieję, że tak się stanie, a mówię, takie pytania to już należy kierować do prezesa Pawła. Dzięki. Dziękuję. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.